Podsumowanie kilku pierwszych dni wyzwania tradingowego. Co dalej z Bitcoinem i czy wzrośnie przed wyborami prezydenckimi w USA? Czy zaczął się sezon na memcoiny i jak je rozgrywać? Oraz zerkniemy na kolejną potyczkę prawną między SEC a XRP. Zaczynając od pierwszego tematu odcinka, czyli start z wyzwaniem tradingowym, gdzie za darmo możecie kopiować moje sygnały, które na bieżąco będą update'owane w Excelu. Podsumowując w kilku słowach, idzie nam naprawdę zajebiście. A przechodząc do szczegółów, w okresie 4-5 dni mieliśmy tak naprawdę dwa sygnały, które dały mocno zarobić. Pierwszy z 21 października, a drugi z 24 października. Obydwa sygnały zamknęliśmy prawie 100% zyskiem, co daje nam blisko $200 z początkowej stówki. Mimo to sam gram większym kapitałem, bo $1000, ale ze względu na to, że chcę, żeby to miało niski próg wejścia, obliczamy to od tak zwanej stówki. A jeśli chcecie dołączyć, to nic nie stoi na przeszkodzie. Zarejestrujcie się na Bybit z mojego linku polecającego, przejście KYC i wpłaćcie na przykład $100 i tego konta używajcie do tradingu. Jeśli macie już konto, to możecie założyć następne albo na inną giełdę, ale dajcie mi znać wcześniej, na przykład wiadomości prywatnej na Telegramie. Po tym wszystkim dostajecie dostęp do grupy całkowicie za darmo. 24 października Ripple Labs ponownie stanęło do walki w sądzie, składając apelację przed Sądem Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych. I jest to reakcja na apelację, którą tydzień wcześniej złożyła SEC, a wszystko zaczęło się od wyroku z 23, gdzie sąd częściowo przyznał rację Ripple, choć jednocześnie ukarał ich grzywną $125 milionów. SEC jednak podtrzymuje swoje zarzuty, twierdząc, że Ripple złamało prawo poprzez programową sprzedaż XRP i dystrybucję tokenów wśród pracowników. I choć sam SEC uznał, że XRP nie jest papierem wartościowym, nie zamierza odpuścić sprawy związanej ze sprzedażą instytucjonalną. Cała sprawa ciągnie się od 2020 roku i jest to jeden z najważniejszych procesów w historii kryptowalut. SEC cały czas argumentuje, że token XRP to papier wartościowy, co wiąże się z restrykcyjnymi przepisami, podczas gdy Ripple twierdzi, że XRP jest to zwykła waluta. Cały proces odwoławczy prawdopodobnie potrwa do 2025 roku. Ripple ani SEC nie chcą ustąpić ani kroku, a każda decyzja sądu może wpłynąć na przyszłość cyfrowych aktywów na całym świecie. Jeśli chodzi o kurs XRP, to moje stanowisko pozostaje bez zmian. Uważam, że nawet jeśli Bitcoin osiągnie nowy ATH, to tak naprawdę XRP nieznacznie zmieni swoją wartość. W tym wypadku, jeśli braliście pod uwagę potencjalną inwestycję w XRP, z mojego punktu widzenia będzie nierentowna, a na rynku widzę multum innych bezpiecznych inwestycji na ulokowanie swoich pieniędzy. Bardzo gorącym tematem w ostatnim czasie są i były memcoiny. Można powiedzieć, że drugie życie dał im Murat, czyli osoba, która zjadła na tym zęby. Zacznijmy może od tego, że w memcoiny powinniśmy inwestować tak, aby potencjalna strata nas nie bolała. Osobiście mam wrażenie, że memcoiny jest to taki dziki zachód kryptowalut i tak naprawdę wszystko w każdym momencie się może wydarzyć. Mimo to 24 października Murat udostępnił listę memcoinów, które już dały dużo zarobić i które potencjalnie dalej mogą dać zarobić. Jeśli przeciętny inwestor spojrzy na te tokeny, to tak naprawdę większość z was razem ze mną o nich nawet nie słyszała. I takie tokeny, które są szczególnie pompowane przez Murada, jest to Popcat, jest to SPX 6900, MOG oraz NPC. Jeśli spojrzymy na te tokeny, to możemy zobaczyć, że one dały już bardzo dużo zarobić i szanse na to, że dadzą zarobić tyle samo, jeśli kupimy je na przykład dzisiaj, są naprawdę bardzo niewielkie. Mimo to nie oznacza, że polecanych przez niego tokenach nie da się zarobić w ogóle. Bo jeśli rzucimy okiem na chart Popcata, to zobaczymy, że on jest na ciągłym ATH i cały czas zyskuje na wartości. Więc w tym wypadku przyjmijmy, że nie wyszukujemy jakichś nowych coinów sami, tylko chcemy zainwestować w coś, co Murat polecił i stwierdził, że dalej będzie rosnąć. Analogiczna sytuacja jest na przykład z tokenem SPX, który naprawdę zaliczył ogromne wzrosty w bardzo krótkim okresie czasu. I w tym wypadku po prostu nie ma mowy o tym, żeby patrzeć i sprawdzać tokeny pod względem użyteczności. Tutaj skupiamy się typowo na marketingu i wizji, jaką te memcoiny przedstawiają. I jeśli chodzi o kupowanie memcoinów, które zaliczyły już duże wzrosty jak Popcat czy SPX, to najlepszą strategią moim zdaniem w tym wypadku będzie DCA. Czyli w skrócie, jeśli z tej listy podoba wam się na przykład token NPC i uważacie, że on jest fajnym trendem i chcecie w niego zainwestować, to musicie zdać sobie sprawę, że żaden token nie będzie rósł w nieskończoność. Jeśli wybierzecie sobie 5 takich tokenów i do
zainwestowania macie na przykład po 100 dolarów każdego, polecam wam na przykład raz w tygodniu sprawdzać wykresy tych memcoinów i dokupywać na dołkach, bo biorąc pod uwagę nawet miesięczny wykres tokenu NPC, to zobaczycie, że on miał swoje okresy wzlotów oraz upadków. Jeśli będziemy to dosyć regularnie sprawdzać, to zobaczymy, że tak naprawdę pojawiają się okazje i tą cenę możemy w dłuższym terminie po prostu uśrednić. Więc jeśli macie stówkę do zainwestowania w jeden token i myślicie, że może dać wam on zarobić na przykład razy 5, co już jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem i nie spodziewałbym się więcej po tego typu tokenach, to na przykład w ciągu miesiąca możecie zrobić kilka takich transakcji i kupić w takim momencie, w takim i tą całą strategię w dłuższym terminie czasu powtarzać. Jeśli spojrzymy sobie na to długoterminowo, to może się okazać, że jeśli kupilibyśmy na dzień dzisiejszy po 3 centy ten token NPC i w przyszłości powiedzmy urośnie on do 5 centów, to wtedy nasz zysk wciąż będzie jakiś tam, ale nie będzie taki duży, jeśli byśmy to skupowali na dołku i może się okazać, że ta cena będzie uśredniona do powiedzmy na przykład 2 centów. I muszę tu przyznać, że takie różnice naprawdę robią robotę, jeśli chodzi o podsumowanie swojego portfolio. Warto też zauważyć, że większość tych tokenów jest dostępna na naprawdę sporych giełdach, na przykład Maxi, i tam możecie to kupić najłatwiej, najszybciej oraz najmniejszą prowizją, więc link do na przykład Maxi oczywiście ma w opisie. Jeśli chcecie kupować takie memcoiny, to zarejestrujcie się z mojego linku i tam również otrzymacie bonus. Więc jeśli Murat jest osobą, której zagrania chcecie kopiować, chcecie kupować tokeny, które on poleca, to myślę, że taka strategia będzie najlepsza, szczególnie jeśli mu ufacie i obiecuje, że na przykład PopCat zaliczy za niedługo 5 dolarów. Wybór inwestycji oczywiście pozostawiam wam, mimo to jest jeszcze jedna fajna okazja na rynku i już wam ją pokazuję. Jeśli chodzi o memcoin, to taką świeżą sprawą wydaje się być Emojify. Jako pierwszy o tym nagrał Cyfrowe Pokolenie, więc również możecie zobaczyć jego materiał. I w skrócie są to memcoiny, które są odpowiednikami popularnych emoji. I w tym wypadku nie będę się rozwijać, jesteśmy dosyć wcześnie i uważam, że inwestycja w tego typu projekty będzie naprawdę bardzo ryzykowna, ale również ma duży potencjał na zysk. I w tym wypadku najbardziej rozsądną strategią będzie wybranie kilku po prostu emoji, które nawiązują do czegoś dużego, do dużych projektów czy do znanych celebrytów lub społecznie są uznawane za coś śmiesznego i można z nich tworzyć memy. W tym wypadku zobaczcie, na przykład zbliża nam się okres Halloween, więc taka emoji Drakuli zyskuje na wartości. Jeśli chodzi o najbardziej popularne, to mamy tu na przykład psy, czyli odpowiedniki na przykład Dogecoina, Shiba Inu i innych memcoinów. Również to samo tyczy się kotów, więc bardzo ciekawa sprawa pojawiła się na przykład w US, która powinna być odpowiednikiem flagi amerykańskiej i w tym wypadku zbliżamy się do wyboru, więc jeśli bylibyśmy dosyć wcześnie, to tak naprawdę byśmy naprawdę fajne pieniądze mogli zarobić i decyzja tutaj zależy tak naprawdę tylko od was. Jedno co musicie pamiętać, jest to naprawdę wczesny etap, więc tak jak szybko się zaczęło, tak szybko może się skończyć. Uważam, że tutaj kluczowe będzie wejście i rozkręcenie się na rynek tego całego trendu. Bodajże wystarczy jeden post od popularnej osoby o tym całym trendzie i tak naprawdę wszystkie emoji złapią trend wzrostowy, więc nawet inwestycja w 5 memcoinów po 10 dolarów czy 20 może się okazać, że w przyszłości będzie procentowała naprawdę fajnym zyskiem. Tutaj rynek memcoinów tak naprawdę musicie śledzić po prostu na bieżąco. I klikając w poszczególne emoji możecie tak naprawdę przejść do ich wykresu, ich Twittera, ich Telegrama, więc możecie śmiało sprawdzić, jak wygląda akurat na tym memcoinie dana społeczność. Cały trend ma tak naprawdę przeogromny potencjał, ale mimo to naprawdę zalecam ostrożne inwestowanie oraz marginalnymi kwotami w te projekty. I przejdźmy teraz do analizy Bitcoina, bo naprawdę robi się ciekawie. W moim ostatnim filmie, gdzie tak naprawdę znajdowaliśmy się na poziomie około 70 tysięcy dolarów, informowałem was, że może nas czekać potencjalnie korekta. Aktualnie znajdujemy się na poziomie około 67 tysięcy dolarów. Ta korekta rzeczywiście nastąpiła, mimo to była bardzo delikatna. Ja uważam, że tak długoterminowo ta korekta może jeszcze nastąpić. Może to być taka prawdziwa korekta, gdzie spadniemy do okolic 63-64 tysiące. Tylko mówię o tym w bardziej okresie długoterminowym, bo jak się okazuje, wybory prezydenckie są już lada
moment i jak się może okazać, tak naprawdę ta korekta może nastąpić dopiero w kolejnym miesiącu. Bo takie wybory prezydenckie czy inne wydarzenia tak naprawdę stanowią sytuację niemożliwą praktycznie do przewidzenia. I to, co widać teraz na ekranie, jest to wykres Bitcoina tuż przed wyborami prezydenckimi w USA. Osobiście uważam, że taka wygrana Trumpa w wyborach na pewno ruszy tym wykresem do góry. Druga sprawa to same wzrosty przed wydarzeniem, tak jak było to na przykład przy okazji halvingu. Więc prawdopodobnie, gdyby nie to, że znajdujemy się tuż przed okresem prezydenckim, ta korekta byłaby dużo mocniejsza i nastąpiłaby po prostu dużo wcześniej. Jednak, jeśli znajdujemy się przed okresem prezydenckim, uważam, że wzrosty są tu niemal gwarantowane. I przy okazji takiego wydarzenia myślę, że na spokojnie wejdziemy tutaj na poziomy ponad 70 tysięcy dolarów. I również, co za tym idzie, może to przynieść dobrą sytuację, dobre nastawienie na rynku i co może spowodować jeszcze wyższe wzrosty na Bitcoinie. I dopiero wtedy, nawet miesiąc po całym wydarzeniu, nawet kilka miesięcy po całym wydarzeniu, może nadejść długo oczekiwana korekta. I jeśli będziecie chcieli to wydarzenie rozegrać, to pamiętajcie o realizacji swoich zysków. Przy takich wydarzeniach tego kalibru, będzie to tak naprawdę kluczowe, jeśli nie chcecie przy rozgrywaniu tego wydarzenia stracić. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że linki do wszystkich giełd oraz grupek, które polecam, są w opisie. Również pamiętajcie, aby dołączać do wyzwania tradingowego, gdzie tradujemy od 100 dolarów do 10 tysięcy. Myślę, że naprawdę fajnie to póki co wychodzi. To tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki Wam za oglądanie. Na razie, cześć. Jeśli ktoś z Was szuka portfela sprzętowego, czy inaczej zwanego cold walleta, to serdecznie polecam Wam sprawdzić markę Decent. Są to naprawdę przyzwoite portfele sprzętowe. W ofercie posiadają 3 warianty swoich portfeli, w tym m.in. najtańsze są karty. Później mamy podstawowy portfel sprzętowy, który osobiście posiadam i naprawdę polecam. I na końcu mamy najdroższą ulepszoną wersję. O zaletach takiego portfela sprzętowego raczej nie muszę się rozwijać. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Przypominam, że środki na takim portfelu sprzętowym są naprawdę bezpieczne, póki mamy zachowane frazy seed. Więc jeśli chcielibyście dla siebie taki portfel zakupić, przypominam, że link znajduje się w opisie i tam również dostaniecie te portfele po dużo niższych cenach. Serdecznie polecam. Link macie jak zwykle w opisie.